tej strony Alicja, witam Was bardzo serdecznie w naszej zabawie i zapraszam do obejrzenia mojego tutorialu. Zdecydowałam się na wykonanie kartki w formacie DL. Wykorzystałam bazę od rzeczy z papierów w kolorze Craft. Pracę rozpoczęłam od wycięcia odpowiednich kawałków papieru pasujących do bazy. Wybrałam papiery ze strukturą drewna. Jest to kolekcja ze Studia 75. Więc wycięłam jeszcze jeden prostokąt, odrobinę mniejszy od poprzedniego. Postrzępiłam go i będę go naklejać na ten bazowy. Papier pod spodem był bardziej widoczny, postanowiłam nadać mu ciemniejszy odcień i w tym celu wykorzystałam czarny tusz, który nałożyłam za pomocą aplikatora. Bardzo lubię używać ostatnio w moich pracach. Dodaję także stemple oraz piękne tekturki agaterii, które koloruję za pomocą pudrów do embossingu na gorąco. A jej punkt centralny umieściłam lekko z lewej strony. I właśnie w tym miejscu nakleiłam kawałek kartonu, na którym będzie się ona opierać. Do mojej leśnej kartki miałam już tekturkowe paprotki, ale brakowało mi jeszcze papierowych. Zdecydowałam więc, że namaluję je sobie sama.
wybrałam 3 odcienie farb i na papierze akwarelowym namalowałam bardzo proste listki, które po wyschnięciu wycięłam i dodałam do kompozycji. Chciałam, żeby gotowa kartka była wiązana, dlatego użyłam sznurka w naturalnym kolorze i ukryłam go pomiędzy warstwami. Dodatki, które wykorzystuję, to papierowe i sztuczne rośliny, sisal oraz ramka z lekkiej masy. Gdy kompozycja była już prawie gotowa, stwierdziłam, że muszę ją trochę ujednolicić. W mojej pracy wykorzystałam kuleczki w 2 rozmiarach, które zmieszałam z zieloną farbą akrylową. Dodałam też trochę żel medium, aby masa stała się klejąca. Pozostało mi już tylko dodać ostatnie elementy, czyli metalowy kluczyk oraz małą buteleczkę wypełnioną kamyczkami. Na samym końcu, wykorzystując metaliczną farbę akrylową w kolorze złotym, podkreśliłam kilka elementów.
bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam również do opisu, gdzie znajdziecie linki do prac moich koleżanek oraz zasady naszej zabawy.